Witam wszystkich. Zaczynamy filmik na temat poprawiania słabszych partii. Więc postaram się szybko, w miarę sprawnie, w ciągu kilku minut znowu ogarnąć cały temat. Zacznijmy. Mamy 7 punktów ogólnie, plus 2 dodatkowe dla osób na bombie, tak? Więc wszystkie punkty dotyczą się osób na bombie i naturalnych, ale 2 dodatkowe punkty są, wiadomo, dla osób, które są na dopingu, tak? Więc jedziemy sobie punkt numer 1. Prawidłowa technika ćwiczeń, tak? Podstawową kwestią jest ta prawidłowa technika ćwiczeń. Jeśli wykonujemy źle ćwiczenia, prawda jest taka, że mięsień nie ma odpowiedniego bodźca do rozbudowy, nie rozrywamy włókien odpowiednio, no i niestety nie zbudujemy słabszej partii na pewno tak dobrze jak tych mocniejszych, bo te mocniejsze bardzo często mamy predyspozycje genetyczne do nich i dlatego po prostu mamy jedną partię mocniejszą, drugą partię słabszą, nie? Drugą opcją jest oczywiście fizjoterapeuta. Fizjoterapeuta jest dosyć ważny, dlatego że niektóre mięśnie są zbyt mocno zbite po długim czasie treningu, tak, rozbudowy tej masy mięśniowej. No i fizjoterapeuta musi te włókna porozrywać w środku, tak, porozklejać, porozbijać dane mięśnie, wtedy one mają miejsce na to, żeby po prostu się rozwijać, nie? Drugim punktem jest progres obciążeniowy, tak? Czyli progres obciążenia. Jeśli nie progresujemy, prawda jest taka, że nie rozbudujemy masy mięśniowej, nie? Jak będziecie, to jest tak samo, stoicie z ciężarem w miejscu, masa mięśniowa stoi w miejscu. Więc ciężar musi być stopniowo zwiększany na coraz większy, większy. Progresy są różne, no i tak naprawdę to tyle w tym punkcie. Punkt numer 3 to ćwiczenia wielostawowe. Skupić się na ćwiczeniach wielostawowych, a nie maszynach czy ćwiczeniach izolujących, bo niestety, już coś mi tu wyskoczyło, bo niestety, ale no, podstawą są ćwiczenia wielostawowe, żeby rozbudowywać masę mięśniową, więc i ćwiczenia izolacyjne typu maszyny, wyciągi, to może być jako dodatek, ale nie jako główne ćwiczenia, tak? Więc na tym się skupić. Kolejna rzecz, no punkt numer 4, ćwiczenie do upadku mięśniowego. W momencie, kiedy mięśnie zaczynają boleć, to jeszcze tak naprawdę wtedy powinniśmy wykonać 2-3 powtórzenia. Nie? Ćwiczenie do upadku jest po to, no bo tak jak wiecie, rozbudowa masy mięśniowej polega na rozrywaniu włókien. Rozrywanie włókien ma boleć, tak? Więc dlatego nas w trakcie ćwiczeń boli, tak się mówi, no pain, no gain, tak? Nie ma bólu, nie ma efektów. No, ale no to jest akurat prawda, tak? Więc mówi się, że kulturyści są lekko poschizowani, lekko psychiczni, dlatego że lubią ten ból, tak? Lubią ten ból dlatego, że po prostu wiedzą, że wtedy jest efekt, nie? Czyli wtedy masa mięśniowa rośnie, nie? Więc no samoistnie trzeba no, pokonać ten próg bólu i wykonać jeszcze dodatkowe te 2-3 powtórzenia. Wtedy masa mięśniowa się rozbudowuje, nie? Znaczy rozbudowuje się oczywiście lepiej, nie? Punkt numer 5, regeneracja i suplementacja. Tutaj dwa punkty, dlatego że to się łączy. Jak odpowiednio się suplementujecie, to wspomagacie tą regenerację mięśni. A jak wiecie, włókna się rozrywają i później muszą się nabudować podwójnie, tak? Więc żeby się nabudowały podwójnie, muszą mieć ten czas, czyli właśnie regenerację. Więc jeśli nie śpicie odpowiednio, nie odpoczywacie, niestety nigdy nie zbudujecie masy mięśniowej. To jest, są 3 punkty, tak? Eat, sleep, train, repeat, tak? Czyli jedz, śpi, trenuj, powtórz, tak? To są 3 punkty, które są bardzo ważne, bez któregokolwiek z tych punktów nie ma rozbudowy masy mięśniowej. Więc no, jeśli nie śpicie, nie regenerujecie się odpowiednio, niestety nie zbudujecie masy mięśniowej, tak? Kolejnym punktem jest ćwiczenie kilka razy w tygodniu danej partii mięśniowej, tak? Możemy ćwiczyć daną partię 2 bądź nawet 3 razy w tygodniu. Pamiętamy o tym, żeby też jej nie przetrenować, bo tak jak mówiłem, regeneracja jest bardzo ważna, więc na przykład powiedzmy plecy możemy ćwiczyć raz w tygodniu ciężko, raz w tygodniu lekko, czy pośladki na przykład 2 razy w tygodniu, tak? Możemy każdą partię tak naprawdę ćwiczyć 2-3 razy w tygodniu, tylko odpowiednio trzeba to rozplanować i wtedy rozbudowujemy sobie tą słabszą partię, tak? Za dużo mówię tak, no ale niech będzie. Kolejnym punktem jest dieta, tak? Czyli głównie rotacja węglowodanami. Co to znaczy rotacja węglowodanami? Mamy dni niskich, wysokich i średnich węgli, tak? Jemy niskie węglowodany w dni nietreningowe zazwyczaj, tak? Jemy średnie w dni treningowe i wysokie sobie ustalamy w dni słabszych partii, które chcemy rozbudować. Wtedy mamy, powiedzmy sobie, no, większą ilość tego
budulca, tak, czyli no powiedzmy sobie białka, znaczy białka, ogólnie pokarmu, tak, więc będziemy rozbudowywać szybciej daną partię. W innych partiach jest trochę mniej tego pożywienia, więc no będą się wolniej troszeczkę rozwijać, więc nadrabiamy te słabsze partie. I teraz wchodzimy sobie na punkt z bombą, tak? Punkt z bombą, czyli osoby, które są na dopingu. Można wykonywać iniekcje, to jest punkt pierwszy, można wykonywać iniekcje w dane partie, nie? Które chcemy rozbudować. Chcecie rozbudować triceps, robicie strzały w triceps, w głowę boczną, w głowę długą, w głowę przyśrodkową. Możecie robić zastrzyki tak naprawdę w każdą partię mięśniową, czy w kaptury, czy w barki, z przód, bok, tył, czy w klatkę piersiową, czy powiedzmy sobie w plecy, najszersze grzbietu, nogi, łydki, pośladki, każdą partię możemy wykonywać iniekcję. To jest olej, który powoduje też między innymi stany zapalne, delikatne, co powoduje, że ten mięsień będzie, no powiedzmy sobie, odrobinę stopniowo większy, nie? Możemy też oczywiście używać takich środków jak anabolon, turinabol, oksandrolon, metanabol, tak? I możemy sobie, jeszcze inne są różne środki, na przykład oralne bądź iniekcyjne też są i podajemy je na przykład w dniu słabszej partii więcej. Na przykład macie 30 mg metanabolu w dzień, codziennie ogólnie, no i w dzień tej słabszej partii dajecie na przykład 50 mg, nie? Więc ta partia dostanie po prostu no, większą ilość dopingu, więc no, będzie się szybciej troszeczkę rozbudowywać. Zawsze te parę procent, powiedzmy, przyspieszymy do rozbudowy danej partii. Nie? Możemy oczywiście nawet hormon wzrostu podawać w większych ilościach w dni słabszych partii. Nie? Zawsze to jest, powiedzmy, parę procent, które zaowocuje na pewno lepszą rozbudową danej partii mięśniowej. Więc wykończyliśmy temat. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam, no i oczywiście zapraszam do oglądania kolejnych materiałów, subskrybowania, lajkowania, komentowania. Dziękuję za uwagę.